Siemano, fajera zalana paliwem. Jedziemy dzisiaj na zlot do Bydgoszczy. Dużą ekipą. W dwóch miejscach się spotykamy. Na maku tutaj. O kurde! Coś się stało, Cezary, poczekaj! I na Urlenie. O, właśnie słyszę, że już ktoś pisze. Czyli będą mu tak, chłopaki z Poznania, z Grudziądza, tutaj z miasta od nas, z Torunia, Bydgoszczy, no to lecę. Także ekipa przyjedzie z różnych stron Polski. Mogą być spóźnienia. Będzie Regina, Jarek, Cezary, Mikołaj. Może ktoś jeszcze od Mikołaja. Kacper. I wielu, wielu innych. Myślę, że 10 osób na pewno. No pozdrawiam Patryka, no Patryka nie będzie. A, będzie Mariusz też fajerką. Bym pominął go. Co ostatnio z nami jeździł. Czyli po prostu no gruba ekipa, no. Chce się ze mną ścigać, pozrobił 600T Hondę. Oj, problem miał. Chłopaki z Kawasaki też mają problem z ostatnich odcinków. Remont się szykuje, kawy ponowny. Znaczy, już musi być. W tym. U Dawida z kolei laga cieknie prawa, także nie przyjedzie. Chyba pierwszy jestem. Wjazd Cezarego po remoncie. Do Grzana, siema. Kurde. To mówisz, że będziemy się ścigać, to kurde przegram. Jak tam remont? Siemano. Udał się do tarta? No udał się, chodzi. A Kawasaki, chodzi. Kurde, powiedz Mikołaj, co z Kawasaki się stało? Siemano. Co, panewa. Panewa. 8 tysięcy remont, teraz znowu? No, coś mu stuka. Coś mu stuka. No, a Gixxer laga. Też panewka, nie? Waliła. No, no. Też 8 koła waliła. Co, u ciebie? No, tym? Też, no. Olej nie przypilnowałem. A zgaś światło. Światło. Oleju nie przypilnowałeś? No. Kurde, niedobrze. Ja tam a w tym, w Gixie laga cieknie, nie? No. Także chłopaków wyeliminowało. Dobra, my lecimy, ale tutaj Cezary ma problem. Jakiś mały problem. Coś pchanie jakieś małe będzie. Ale... Nie mam. Nie ufam temu. Trytek też nie wziąłem. Jedziemy na Orlen i tam zatankują się chłopaki. Czekamy na Reginę, Mariusza i Jarka.
Oj, ten wydech to jest piękny. No, ale wczoraj miałem tutaj taką chemię, sprzykałem i wahacz mi trochę, kurwa, wycieki złapał. Aha. No i tak świetnie wygląda, ale trochę pastą przeleciałem i jest gruz, ale muszę jeszcze... Tak białe takie się zrobiło. Jo. Dobra, odpalamy. Jo, tam ogarniemy, nie? No. Cyberka chodzi. Dominator. U Kacpra nie wiadomo co tam jest. Masz kabel do ładowania? Mam. Masz? Kabel to tylko włączę. Ale co? Telefon tylko włączę. Ale nie, nie potrzebuję. Nie? Ja kabel wziąłem dla chłopaków z Grudziądza. Jedziemy dzisiaj gorąco. Mikoła, jedziemy! Dobra, dobra, komu potrzeba paliwa, to się tankuje. Ja idę w cień. Jarek i Regina. Mariusz, siema! Macie paliwo? Mamy. A ty masz? Mam. Siema. Siema, Jarek. Cześć, Mariusz. Weronika. Czekaj, jeszcze raz włączę. Welcome to PodSports Bluetooth Communication System. Włączone. Device connected. Teraz łączy. Sobie taki duży zlot widzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć sprzętów. Trafiłem, bo tak myślałem. Z Cezarym jestem na łączach, a Mikołaj gada, ale dobrze. Czyli w ekipie mamy praktycznie
Różnorodność motocykli. Ale tego mogę walnąć. Jedziemy do Bydzi. Jak pod wahat bym podjeżdżał, to ty zjemy. Jedziemy? Lecimy, pagnamy. Lecimy. Ja z Cezarym jestem na łączach. Nie, nie ma. Mikołaja nie ma. O. Ja jestem tylko duchem. Aha, musimy. Wyjąłem ze węgla w końcu. Ale dominatorek gada. Coś pięknego. Coś pięknego. Małe pchanie. Jak tam, Kacper? Wszystko dobrze? Jak najbardziej. Tak jak widać. A co tam u ciebie? Tak jak widać i słychać. I czuć. Co, gotowi wszyscy? Gotowi. Dwójka, lecimy. Słuchaj, będziemy w klinikach, bo na chwilę się zatrzymamy, bo tam będziemy w klinikach już czekał ktoś za nami. Ale to tak szybko. Tak, ale już czeka. A, dobra. To niech już ruszają pomału. Ja jestem rozrusznik. Wszyscy odpalili. Kacper jak zawsze w tyle, tak? Kacper zawsze w tyle. Trochę co na kole, tylko śmignie do przodu, a potem w tyle. Strzeliłeś? Co ty? Czemu? Musisz mnie nauczyć. Co ty? Ja ciebie nie mogę. Gdzie on pojechał? Na Bydgoszcz lecimy.
stary, przecież ty umiesz. Ale nie tym sprzętem jeszcze. Jak nie? Kurde. Przecież to ty jeździłeś w zeszłym roku, ja nie jeździłem na pole. Ekipa jest zabawa, są motocykle. Tyle się nie wywali. Siema. Siema. Coś pięknego, kurde, zrobić wlot i pojechać na wlot. A byłoby nas więcej. Bo to jeszcze chłopaki, ale nie, jeszcze dokoptują. Nie nikt. Mam nadzieję, że torebka moja z zawartością mi nie wypadnie. Na siatce ją przygotowałem. Cezary, ty tam jesteś gdzieś? Jestem z przodu. Ojej, a ja zawsze z tyłu. Zabezpieczam tyły. Zaraz dojadę tam do ciebie. Ja tutaj tak trochę z tyłu muszę pojechać, żeby chłopaki, wiesz, byli nagrani na kamerkach. A jak? A jak? Ale ta guma klei Cezary. Ja pierdzielę, powiem ci co. To tak mieliśmy przelotówkę 40, to było dobrze. Ale czasami jak jest 10, to jeden. To tam nie jednemu chłodnica wybuchnie, nie? No. Tylko ta motocykla. No, szkoda. Wczoraj beta mi się trochę zagrzała. Z płynu wyleciało. Ale w porządku, ja nie na pokój. Jak guma oporanku.
zdarzenie, to jest coś pięknego. No właśnie, chyba najlepsze co może być w tym motorze. No to jest kurde, takie urokliwe. Zawodowa. A cieszę się, że tak udało się, że wszyscy wbili. No szkoda, że Dawid i Piotrek nie wbili, no ale... No i Patryk. No i chłopaki od ciebie jeszcze. Cezary. Maciek. Tak. Tak, tak. Wjeżdżamy do Chmieli. O, jest jeden. Jedzie. Też chyba cebra jakaś. Cezary, poczekaj! Siema! Ej, bo ja nie w tą stronę do kierunku jazdy stoję. To nie ma ładowania, co musimy go poprać. No musimy, no. Metrów kontrolę tych prędkości. Dymo, że mają hamownię, to nam od razu moc sprawdzą. Kierunkowskazy, stop. Kurde, elegancko. Chyba za motocyklami, to? No. Ogień idzie z tego. Teraz nie nagrałem, teraz to dieslowski dym poszedł, ale... Cudem zdążyliśmy. Nie ogarnę tego całego sprzętu, ile tutaj jest motocykli, ale powyżej więcej będzie, nie? Więcej. Szok po prostu. Idę do znajomej. Nie tylko mnie trzeba pchać. Jestem sam, ja. Nie. O, tego chopera. Ten ma trochę ciężej, nie? No. I to jest piękne, nie? Dobra, jedziesz. Odpalił, dobrze.
Jako ostatni tutaj wyjeżdżamy. Tu właśnie pilot Jacek czeka za nami, się na końcu będzie jechał busem. Jako pilot jedziemy. Halo. Jesteś Cezary? Chyba rozłączyło.